Kopiarka Ricoh Haficio MP4054. Maszyna zaczęła brudzić, maszyna robi paski i kopie są zbyt jasne, więc będę wymieniał bęben, listwę czyszczącą, wałek ładujący oraz deweloper, który znajduje się w dolnej części. Czyli tak naprawdę rozpoczniemy od tego, że ten moduł należy rozpołowić. Zdejmujemy przednią obudowę, potem zajmiemy się tylną obudową, ale najpierw trzeba iść na małe zakupy i przygotować narzędzia. Czyszcząca bęben nam się przyda. Wałek ładujący, bębenek. Co jeszcze? A, uszczelki bębna. Zestaw, to jest niezbędne. A, deweloper. 254. 254, ale nie udało jest. Dobra, okej. Okay. Może dzisiaj to? Wow. Cheers. Najpierw odkręcamy przednią obudowę. Ostrożnie zdejmujemy front. Z drugiej strony podobne czynności. Trzymaj za bęben, bo on już w tym momencie być może będzie chciał ci wypaść. Moduł bębna, moduł dewelopera. Będę wymieniał też deweloper, ale później, bo jest to najbrudniejsza robota. Więc zaczniemy sobie od modułu z bębnem. Tutaj widać białą podkładkę, która utrzymuje moduł bębna we właściwym miejscu. Wystarczy ją zdemontować. Teraz już ostrożnie można wyjąć wałek światłoczuły. Oczywiście mój wałek jest zużyty, więc idzie do utylizacji. Teraz należy wyjąć sekcję wałków ładujących. Wałki ładujące powinny wyjść po prostu do góry. Jeden wałek, jedna strona wałka i druga strona wałka. Dwie zwykłe śrubki gwiazdkowe. I demontujemy listwę czyszczącą bęben. Z jednej strony już wychodzi. Uwaga na pozycjonery, żeby ich nie połamać. I z drugiej strony też już wyszła. I to jest nasza stara listwa czyszcząca, która do niczego się nie nadaje. Teraz będzie nam się lepiej pracowało, a unit musi być wyczyszczony. Zaczynamy od listwy czyszczącej bęben. Wszystkie numery katalogowe, które wystąpią w filmie, są pod opisem. No ale zobaczcie,
To jest oryginalna listwa czyszcząca i ta listwa jest sucha. Ona nie ma ani odrobiny tutaj zabezpieczenia. Więc pierwsze co, trzeba ją potalkować. Możesz użyć takiego talku technicznego do inicjalizacji listew czyszczących bęben. I trzeba popudrować gumową część listwy czyszczącej. Tylko to nas interesuje. I robimy to bardzo dokładnie. Tu są dwie dodatkowe dziurki na dwa pozycjonery. Listwa czyszcząca jest zainstalowana, więc teraz zajmiemy się wałkami ładującymi. Czyli oczywiście najpierw przyszykuj sobie nowe części, żebyś wiedział, co chcesz wymienić. Wałek ładowania. No i fajnie. A jak wymienia się wałki? Najlepiej zdjąć łożysko, tuleje, bushing, tylko z jednej strony. I instalujemy drugi. I teraz już uważamy, żeby tego wałka nie pobrudzić. Ten wałek wygląda na zużyty, ja już go nie będę używał. Jedna zasada, gdy będziecie instalować wałki ładujące, tu jest taka jedna mała blaszka, nie należy jej ani zagiąć, ani złamać. Więc lepiej najpierw skupić się na prawej stronie, a dopiero potem na lewej. Teraz instalujemy nowy wałek światłoczuły. I zabezpieczamy go tą właśnie zapinką. Gdzie zapinka ma wejść? Tutaj. Więc teraz zajmiemy się developingiem. To jest nasz developer unit, czyli moduł, w którym znajduje się proszek dewelopera. Kręcąc zębatką, poruszamy wałkiem magnetycznym, na którym jest szczotka magnetyczna. Wymienimy developer, oczywiście. I poszukamy uszczelek, które gdzieś tu są. Ja jeszcze tylko uprzejmie wszystkim przypomnę, że na tym całym unicie widać raz, dwa, trzy, cztery śruby. One są na wierzchu i wydawałoby się, że warto by je odkręcić. Słuchajcie, każda z tych śrubek ma niebieski odcień, czyli nigdy w życiu ich, kurczę, nie dotykajcie, bo narobicie sobie problemów. To są śrubki od Dr. Blade'a. Jeżeli je odkręcicie, poluzujecie, no to możecie już wtedy cały taki developer unit wywalić do śmietnika. Podstawową sprawą jest zdjęcie tutaj zabezpieczenia i bushingu. Następnie będziemy mogli zdjąć kołek i to kółeczko. Ale to już zrobimy sobie na totalnych zbliżeniach. Tutaj jest niewidoczne zabezpieczenie w takim samym kolorze jak plastik. Ale musimy zacząć od zdjęcia właśnie tego ringu. O, ładnie skoczył. Mamy go tutaj. Nie, widać to? Teraz chyba widać. Dzięki temu możemy troszeczkę odsunąć ten bushing. Więc już zaczyna się robić coś tutaj z sensem. Świetnie. Z drugiej strony, dzięki temu, że nie mamy zabezpieczenia, możemy pociągnąć delikatnie wałek, okay, i wypchnąć kołek i możemy wyjąć kołek
Taka to robota trochę niefajna. A po zdjęciu kołka możemy zdjąć zębatkę. Wow, ile to jest roboty. No oczywiście, skoro widzicie, że tu jest jeszcze jakaś taka zębatka z łatwym do zdjęcia zabezpieczeniem, to też musimy to zdjąć. Przede wszystkim też trzeba zobaczyć, co się dzieje tu, czy jest czysto, czy zębatki nie trzeba wyczyścić. Teraz pięknie. W końcu jest to, co chciałem. Dobrze. Zaczyna to mówić moim językiem. Ściągamy to zabezpieczenie. Ten bushing. Teraz będziemy mogli wyjąć wałek magnetyczny, ale najpierw przy pomocy jakiegoś małego śrubokręta trzeba odkleić te dwie uszczelki, które później zamontujemy już jako nowe. Więc możemy je śmiało zniszczyć. O, jedna. Właściwie jedna jest ta, druga jest ta. I z tej strony tak samo. No to zaczynamy najlepszą część zabawy, czyli brudną robotę. A mianowicie brudna robota, czyli wymiana dewelopera. To jest tragicznie brudna robotka. Trochę tak i teraz kręcąc zębatką będziemy wysypywali resztę. Sporo tego wyszło. Jeżeli na wałku magnetycznym będzie taki osad, właściwie to większy, bo to jest jeszcze mały, ale ten osad może nachodzić aż tutaj. Więc jeżeli wałek jest pokryty takim osadem, należy go wyczyścić, bo kopie będą nieprawidłowe. Nowym deweloperem trzeba trochę potrząsnąć przed wsadzeniem. Dobra. Wsypujemy. Pamiętajcie, delikatnie, powolutku, cała zawartość torebki ma znaleźć się w tym module. OK. Teraz wkładamy wałek magnetyczny dokładnie w to miejsce, z którego on został wyjęty. Czyli tu, po prostu. Mamy łożysko. Co ja dalej zakładałem? Potem zdemontowałem tą zębatkę. Ona jest z białą zapinką. I teraz trzeba założyć to koło trochę głębiej, żeby wszedł. O,
żeby wszedł kołek. Ja mam nadzieję, że będzie chciał wejść. O. I teraz taki kołeczek sobie wsadzamy. Gdzie jest moja pęsetka? Jest. Kołeczek. O, i już kołeczek wszedł w zębatkę. Świetnie. Idziemy na drugą stronę. Założyłem tą koło, to koło, białą zapinkę. Potem założyłem czarne koło. Wyciągnąłem trochę szaft i założyłem ten kołek poprzeczny. I szaft wepchnąłem. Weszło. Pociągamy do siebie. Jest super. I mamy miejsce na zawleczkę. Tak. Elegancko. Ojej. O, właśnie. Schowane. To też trzeba schować. Dobra. Super. Trzeba tu wyczyścić, odtłuścić powierzchnię, na których będą naklejane uszczelki, żeby się dobrze trzymały. Przy okazji, to już tylko estetyka, to co teraz robię nie ma żadnego znaczenia. Ekstra. Włączymy zespół dewelopera z zespołem bębna, układając te dwie krawędzie na uszczelkach, które przed chwilą przykleiliśmy. No, tak mniej więcej na środku. On potem i tak się ułoży. To, że łożysko mi teraz wypadło, to nie ma żadnego znaczenia. Jest to łożysko, które można w dowolnej chwili włożyć. Dwie śrubki. Na koniec pracy zespół bębna powinien wyglądać właśnie tak. Zainstalowałem nowy bęben, nowy wałek ładujący, nową listwę czyszczącą, która dostała talk inicjalizujący. Wyczyściłem czyszczkę wałka ładującego, a w dolnej części wymieniłem deweloper i założyłem nowe uszczelki, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej maszyny. Nie zapominajcie o tym, że wszystkie elementy, o których teraz powiedziałem, trzeba wymieniać zawsze co 100 tysięcy kartek, 100 tysięcy, przepraszam, wydruków, kopii. Zawsze jak licznik zrobi stówkę, wymieniamy wszystkie te rzeczy.